No to dzień dobry, wiewiórki i bobry. Witam was w ten piękny, słoneczny dzień i zapraszam na tatrzańską wędrówkę. Udało się zejść. A my skręcamy teraz te prostrady w Dolinę Roztoki i ciśniemy do Doliny Pięciu Stawów Polskich. Także widzimy się na miejscu koło schroniska. Naprawdę ciężkie podejście ostatnie z Doliny Roztoki do schroniska w piątce, a trzeba cisnąć jak najszybciej do przodu, bo jesteśmy na mocno zagrożonym lawinami terenie. Mega ciężko. Thank you.
pięciu stawów polskich. Teraz czas coś zjeść, akurat burczy mi w brzuchu, wypić jakieś piwko z tym fenomenalnym widokiem za mną i się porelaksować. Czyż nie, Ewo? Oh yeah. Ewa jest zajęta robieniem zdjęć. Na dotarcie do pięciu stawów. Zróbko. Czeka nas strome zejście i potem spacerek doliną Roztoki. A ja sobie spróbuję zjechać. Hej! Hej! Hej, kurwa! Hola! Hej! Hej! Jedziemy! To jest! Dupowjazdy są najlepsze! Ho, będąc w tym miejscu, chciałbym przypomnieć Ci o subskrypcji mojego kanału. Jeżeli jeszcze do tego nie zrobiłeś, to proszę Cię, zatrzymaj teraz ten film i wciśnij ten czerwony przycisk subskrybuj. Bardzo wiele to dla mnie znaczy, dzięki temu pomagasz w rozwoju mojego kanału. No i oczywiście nie przegapisz kolejnych filmów. A więc subskrybuj ten kanał. Witam ponownie. Dzisiaj idziemy na halę gąsienicową do schroniska Murowaniec i schodzimy w dół i czeka nas powrót. Jakieś 4-5 godzin w aucie, ale na szczęście nie ja prowadzę. Ha. O, mamy kolejną piękną pogodę. Cieplutko, twarze spalone, bo nie mamy kremu z filtrem, ale się zdarza. Przynajmniej więcej dni będziemy czuć, że byliśmy w górach. Thank you.
Niezmiernie się cieszę, że doczekałem wiosny w Polsce, bo nasza wiosna jest niesamowicie piękna. Uwielbiam ten czas na początku wiosny, kiedy wszystko zaczyna się budzić do życia, gdy w powietrzu unosi się ten charakterystyczny zapach wiosny, rozmarzającej ziemi. Naprawdę to jest mega piękne, tak pobudza człowieka do życia po tej ciężkiej, ciemnej zimie. Także mam jeszcze 2 tygodnie w Polsce i zamierzam się cieszyć tą wiosną w pełni. Jeżeli chciałbyś wspierać moją twórczość, to zapraszam Cię serdecznie do serwisu Patronite. Tam będziecie mogli zostać moimi oficjalnymi patronami, za co będę Wam naprawdę niezmiernie wdzięczny. Już jesteśmy z powrotem na kwaterze. Szybka kąpiel. Pakujemy się i jedziemy, bo przed nami około 4-5 godzin drogi. A więc w tym odcinku to by było na tyle. Mam nadzieję, że odcinek się podobał. Pamiętajcie również o subskrypcji i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!